Oni się wykreowali i są kreatywni. Ludzie zmieniają świat. I pieniądze. Znaczy nie ludzie zmieniają pieniądze, tylko pieniądze zmieniają świat. I zmieniają różnie. Czasem dobrze, czasem źle. Czasem w dobrym kierunku, czasem złym. Ale to człowiek wykonuje dzieło. Tylko i wyłącznie człowiek. Możemy narzekać na Europę i narzekać nie na jej dziś, tylko na jej przyszłość, bo boimy się, czy Europa ma dziś liderów, czy zmierza w kreatywnym kierunku. Ale oczywiście możemy także Europie dziękować, bo dzięki temu, że przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, jesteśmy dziś dużo dalej po tych 2,5 latach niż bylibyśmy bez tego kroku. Zwróćmy uwagę, że Unia Europejska to nie tylko 100 miliardów euro, które uzyskaliśmy na te 7 lat i mam nadzieję wykorzystamy co do euro. Może nawet nie powinienem tego mówić, bo negocjowałem te warunki. Ten dodatkowy przez 7 lat, jeden dodatkowy budżet państwa polskiego. 100 miliardów euro to jest dodatkowy budżet w ciągu 7 lat. Mamy nie 7 budżetów, tylko 8 budżetów polskiego państwa. Jak wykorzystamy te środki zależy tak naprawdę tylko od nas. Na Dolnym Śląsku doskonale państwo wiecie, jak je wykorzystywać i robicie to doskonale. Wiadomo, że nie tylko od regionów, miast i gmin to zależy, ale także od warunków centralnych. Ale nasze przystąpienie do Unii Europejskiej dało nam możliwość kreowania Polski, kreowania poszczególnych regionów i miejsc, także dlatego, że po pierwsze staliśmy się jednym wspólnym obszarem. A ja zauważyłem, że w City londyńskim, gdzie podejmuje się pewnie 1/3 decyzji finansowych świata w ogóle, nie widać Polski. Nie widać Dolnego Śląska. Widać Unię Europejską. I to, że my tam jesteśmy, zmieniło zapatrzenie na podejmowane decyzje. Zmieniło analizy i poglądy. Spowodowało, że staliśmy się tym samym obszarem, co obszar Berlina, czy Paryża, czy Madrytu. Wielka zaleta położenia. Drugi element to standardy. Wreszcie w większości mamy już takie standardy, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, a to dla każdego inwestora jest rzecz najważniejsza. Stąd mogą się zmieniać rządy, mogą się zmieniać ministrowie, mogą się zmieniać koleje losu politycznego, a warunki finansowe zostają stabilne. Dokładnie dzięki temu. To też bardzo ważny element. Wreszcie otwarte granice. Granice otworzyły się na polski eksport, także na import od razu, momentalnie właściwie, tuż przed naszą akcesją do Unii Europejskiej. Za tydzień chyba otworzą się granice w ogóle. Wielkie dzieło jednego z wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji, który przygotował wszystko to, by granice 21 listopada mogły być, grudnia, przepraszam, mogły być otwarte. Żyję codziennie bez patrzenia w kalendarz. Mogę się więc mylić. Przepraszam. To też rzecz, która zmienia obraz i daje możliwości rozwoju. Ale wrócę do tego, co daje te możliwości najbardziej. Narzekamy na infrastrukturę. Jechaliśmy tu dziś, prawie 2 godziny.
Coś się we Wrocławiu stało na pewno. I możemy narzekać na infrastrukturę. Wiadomo, dziś pieniądze już są. Wiadomo, że tak naprawdę ogranicza nas prawo i że tylko zmiana tego prawa spowoduje, że szybciej będziemy mogli naszą infrastrukturę zmienić. Także tu na Dolnym Śląsku pan prezydent pokazywał to, jakie są kierunki działania i co w ciągu najbliższych lat może się w tym zakresie wydarzyć. Oczywiście warto spojrzeć chociażby na sponsorów tego spotkania. Tu na Dolnym Śląsku są świetne firmy, są wielkie, duże, poważne firmy, największe w Polsce także. Co więcej, są także nowe firmy, są firmy nowoczesnych technologii, ale to wcale nie one tworzą wzrost gospodarczy. To wcale nie one najważniejsze są dla kreowania nowego świata. To małe i średnie firmy. To udogodnienia, jakie są robione chociażby w Świdnicy, ale i w wielu innych miastach, gminach Dolnego Śląska. A jeszcze za mało, bo zaczynem kreatywności w gospodarce nie są wielkie firmy, tylko małe i średnie. To ten biznes tworzy wzrost gospodarczy. Duże firmy oczywiście w pewnym zakresie też, chociażby dlatego, że tworzą pracę dla małych i średnich firm. Ale to one są najważniejsze. Myślę, że ciągle o tym zapominamy. A w tej dziedzinie nie tylko legislacja centralna jest ważna, ale także to, co dzieje się na miejscu. Wiele miast, czy mniejszych miasteczek Dolnego Śląska pokazuje to w sposób bardzo dobitny. Jak można kreować rozwój poprzez rozwój małych i średnich firm.